Wydaje się, że CD Projekt od premiery Cyberpunka nie miał chwili wytchnienia od problemów. Było niemal pewne, że gra wywoła negatywne reakcje, jednak te miały dotyczyć aspektów społecznych. Zawsze znajdzie się coś, za co można się obrazić, a obecnie bycie ofiarą staje się popularną i do tego całkiem nieźle płatną profesją. Do aktywistów jeszcze nie raz będę wracał, jednak dzisiaj skupmy się wyłącznie na Redach. Dla przypomnienia, ich gra została wydana 10 grudnia 2020, pokrywając się z datą RPGowego systemu Cyberpunk 2020, gdy w dniu premiery okazało się, że ostatnie 2 lata promocji, sprzedaży gadżetów i obietnic w odcinkowej serii na YouTubie miało nakręcić hype na nieistniejącą grę, CD Projekt przeszedł w tryb antykryzysowy. Zaledwie 4 dni po premierze firma opublikowała oświadczenie, w którym dowiedzieliśmy się o możliwości dokonywania zwrotów. Szczęśliwi ci, którzy ruszyli wtedy z dowodami zakupu, bo wedle niektórych relacji część osób nawet nie musiała odsyłać swojej wersji gry. W przypadku zwrotów cyfrowych wersji konsolowych, CD Projekt sugerowałby korzystać najpierw z oficjalnych kanałów oferowanych przez Xbox i PlayStation, a w przypadku problemów kontaktować się z wydawcą mailowo. Ostatecznie ta optymistycznie brzmiąca strategia zwrotów okazała się skonstruowanym na kolanie planem, w którym zakładano, że obsłużenie niezadowolonych graczy odbędzie się bezproblemowo. Zgodnie z prawem Murphy'ego, jeśli istnieje szansa niepowodzenia, to na pewno się takie wydarzy. Dlatego chyba nikogo nie dziwi, że akcja refundingowa CD Projektu uderzyła w wizerunek Sony. Gracze ruszyli po zwroty, odbili się od ściany i jeszcze tego samego dnia pojawiły się publikacje, że japońska firma nie chce oddać pieniędzy, mimo że wydawca dał zielone światło dla takiego działania. Choć ostatnie sukcesy sprawiły, że Sony już tak chętnie nie angażuje się w prokonsumenckie i prospołecznościowe akcje, a przynajmniej dopóki nie zobaczy szansy na dodatkowy profit, to akurat w tamtej sytuacji fani i media postawili japońskiego giganta na stosie, zanim ten miał okazję się wytłumaczyć. Wydawało się nawet przez moment, że niezadowolenie z jakości gry przeniosło się na producenta PlayStation. Zamieszanie z premierą i zwrotami trwało 4 kolejne dni, które CD Projekt prawdopodobnie spędziło na zasłanianiu inwestorom okien i odcinaniu im dostępu do internetu. I przez to nikt nie miał czasu na gaszenie pożaru pod stopami PlayStation. Dlatego 18 grudnia Sony postanowiło uwolnić się samo, uznając Cyberpunka za produkt wadliwy i publikując informacje o wycofaniu gry ze swojego sklepu, oferując tym samym bezwarunkowy zwrot pieniędzy każdemu, kto takiego zażąda. I jak na razie taki stan utrzymuje się do dzisiaj. Choć CD Projekt w notce do inwestorów wspomina, że wycofanie gry jest efektem rozmów z Sony Interactive Entertainment, ta informacja została sformułowana w sposób, który nie pozwala określić, czy stało się tak na wniosek polskiej firmy. Podobnie możemy mówić o sytuacji, w której kierowca postanowił oddać prawo jazdy po wcześniejszych rozmowach z funkcjonariuszami policji. CD Projekt próbuje naprawić swoją grę nie tylko po to, by odzyskać zaufanie fanów, ale przede wszystkim, by wrócić z Cyberpunkiem do PlayStation Store. Ograniczona liczba nowych konsol, a także problemy ze skalperami sprawiły, że społeczność na PS4 w dalszym ciągu ma znaczenie dla słupków sprzedaży. W związku z tym nawet Sony przestało wierzyć w generację, o czym wcześniej zapewniało, kierując nowe tytuły na obie platformy. W końcu żadna firma bez powodu nie zrezygnuje ze 110 milionów płacących klientów. Trudno powiedzieć, na jaki procent z tej społeczności liczy CD Projekt, ale najwidoczniej prognozy są wystarczająco dobre, by przy poprawkach pracowała prawie połowa zespołu. Potwierdza to też prezentacja wyników finansowych CD Projektu za pierwszy kwartał 2021 roku, w której usłyszeliśmy, że PS Store jest dla nich drugim co do wielkości rynkiem. This year, these growth drivers appear to be gone. In the first quarter of 2021, Cyberpunk was our leading IP, which generated nearly 60% of sales of products at CD Projekt Red. It's worth mentioning that due to the non-existence of Cyberpunk on the Sony Digital Store, which is potentially the second biggest marketplace for us, and settlements of sales provisions we set in Q4, our Cyberpunk revenues at CD Projekt Red have mainly been driven by PC digital channels. Poprawki Cyberpunka jak do tej pory kosztowały prawie 30 milionów PLN-ów i miały istotny wpływ na obniżenie zysków firmy o 65% w porównaniu do tego samego okresu z zeszłego roku. Prezentacja zawierała również bardzo ubogie w informacje wykresy przedstawiające stabilność gry, a także roadmap dla kolejnych etapów prac nad Cyberpunkiem. Nie sprawdzałem linijką, ale na oko można powiedzieć, że w Cyberpunku po łatce 1.22 liczba crashy spadła o połowę. Choć linie z wykresów wiele nie mówią, to najwidoczniej Sony jest dobrze poinformowane nad postępami prac, gdyż już w maju pojawiły się plotki, że trwają rozmowy w sprawie powrotu gry do PS Store. Natomiast kilka dni temu ta informacja się potwierdziła i jest już niemal pewne, że grę na PlayStation 4 będzie można zakupić i pobrać w poniedziałek 21 czerwca. W związku z poprawkami wszystkie dodatki zostały przesunięte na drugą połowę tego roku. CD Projektowe The Game Will Release When It's Ready zdążyło stracić swój urok i zamiast zaglądać w roadmap, można spróbować zajrzeć w przyszłość, stawiając sobie tarota.
co mniej więcej wyjdzie na to samo. Na wykresie przy wzmiance o darmowych DLC widnieje gwiazdka, z której dowiadujemy się, że ma to być jedynie mała zawartość dodatkowa. Czy zatem możemy mówić o tym, że CD Projekt porzucił Cyberpunka? Bo na Twitterze i innych społecznościówkach pojawiły się też takie głosy. Myślę, że nie, jednak jest niemal pewne, że CP2077 nigdy nie będzie grą, na którą nakręcały nas trailery przez 2018 i 2019 rok. W jednej z publikacji Redów usłyszymy, że przy CPQ studio zrobiło krok naprzód, dodając shooterowe mechaniki i widok z pierwszej osoby, a przy tym zachowało fundamentalne cechy RPG i storytellingu. With Cyberpunk 2077, we took this progression a step further by adding in stronger shooting mechanics and moving to first person. But yet again, it retained a deep RPG core with our most ambitious approach to both gameplay and storytelling yet. Jest to tylko częściowa prawda i tutaj za to zamieszanie winie nowe dziennikarstwo gamingowe. Jeśli ktoś nazywa grę rasowym RPG-iem tylko dlatego, że bronie i ubrania mają statystyki, prawdopodobnie do dzisiaj ma problemy z układanką polegającą na dopasowaniu kształtów do odpowiednich otworów w pudełku. And up next, a cylinder. The circle. I think that goes in the circle. The square hole. Now, we've also got this semicircle right here. Do you see a slot that would fit the semicircle? Semicircle? The semicircle. That's right, it's the square hole. Okay, up next, the triangle. We know what hole that goes the into, triangle. Right? Triangle. That's right, the square hole. And up next, we have the arch. The arch, the arch. You guessed it. The arch. It goes in the square hole. Możliwe też, że nikomu nie chce się wnikać w treść notatek prasowych, przez co w ekstremalnych przypadkach można by publicznie nazwać Tetrisa survivalem. Natomiast Cyberpunka prędzej określiłbym jako SDS, Story Driven Shooter, niż RPG. Choć historia jest wciągająca, nie znajdziemy w grze questów podobnych do tych z pierwszego lub ostatniego Wiedźmina. I choć trudno w to uwierzyć, Cepek nawet nie umie udawać, że gracz ma możliwość dokonywania wyborów na poziomie gry od Telltale Games. Jak wrzucisz torebkę z Liptonem do basenu, nie powiesz, że przygotowałeś herbatę. Tak samo action shooter z historią i elementami RPG nie da się nazwać RPG-iem. Temat samej gry rozwinę ponownie w okolicy grudnia, bo na pewno będę chciał powrócić do Cyberpunka i porównać, co się zmieniło po dodatkowym roku pracy nad tym tytułem. I choć darmowe dodatki mają być małe, prawdopodobnie usprawnią rozgrywkę do poziomu przypominającego trailery z 2020. Dane, które wyciekły ze sklepu Epic Games, a także wydobyte przez dataminerów, częściowo potwierdzają obietnice składane przez zarząd CD Projektu. Wygląda na to, że dostaniemy takie DLC jak Body Shop Expansion i Fashion Forward, więc może w końcu bez modów będziemy mogli zadbać o wygląd naszej postaci, a także dobrać wszczepy, które będą godnie reprezentować poziom zdobytego respektu. Niestety aktualnie mówiąc o produktach CD Projektu, trudno powiedzieć, że cokolwiek jest pewne. Komunikaty wysyłane do inwestorów utrzymują, że Cyberpunk ma być drugą, ale też nie ostatnią rozwijaną marką obok Wiedźmina. Nie zdarza się, by studio wielkości CD Projektu wydało na rynek bubla i uciekło z kasą graczy. Jednak istnieje granica, po przekroczeniu której poprawianie produktu przestaje się opłacać i żadna firma nie pozwoli sobie jej przekroczyć. Co jednak nie oznacza, że obejdzie się bez kosztów, szczególnie, że przed CDPR pozostało jeszcze przynajmniej pół roku pracy. Zatem gdy CPK osiągnie stan akceptowalny, najpewniej zobaczymy kilka większych dodatków, a także zapowiadany globalny system multiplayer. Choć sama gra na wielu frontach poniosła porażkę, to pod względem finansowym CD Projekt osiągnął sukces i nawet z wizerunkowymi problemami niejedna firma chciałaby być na ich miejscu. Teraz tylko przed rynkiem i inwestorami Redzi muszą udowodnić, że są w stanie powtórzyć ten wyczyn. Zakup kanadyjskiego studia Digital Escapes i soft rebranding znany jako Red 2.0 ma wysłać jasny komunikat, że są zdolni do tworzenia projektów 3xA, a zmiany w strategii komunikacji i strukturach pomogą uchronić firmę od problemów powstałych podczas tworzenia Cyberpunka. To tak jak dzieciak przeprasza rodziców za rozbity wazon i grę w piłkę w sypialni, tylko po to, by móc za tydzień zagrać w hokeja w przedpokoju. Choć CD Projekt wciąż odczuwa skutki ataku hakerskiego, a przed nimi jeszcze batalia w sądzie, nie mam wątpliwości, że firma dalej będzie się rozwijać z kolejnymi projektami. Szczególnie, że w przyszłym roku mają ruszyć z pracami nad niezapowiedzianymi jeszcze tytułami. Dodatkowo firma rozbudowuje swoje portfolio i już tego lata ma wypuścić mobilną grę wykorzystującą augmented reality, prawdopodobnie próbując powtórzyć sukces Pokémon Go. A jeśli ktoś sceptycznie odnosi się do przyszłości CD Projektu, niech spojrzy na ostatnie 4 lata działalności Bethesdy, która pomimo pasma porażek wizerunkowych, jakościowych, a także szeregu decyzji jawnie podyktowanych pazarnością, bez problemu ściągała graczy przy kolejnych produkcjach, odnosząc jeszcze większe sukcesy. Pozostaje tylko pytanie, czy CD Projekt już jest, czy dopiero staje się drugą Bethesdą. Czas pokaże.
I to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Z tej strony mówił Shifter z Ogryzków. Czekaj, zanim jeszcze klikniesz w kolejny film, oceń ten materiał zostawiając pod nim łapkę w górę lub w dół, a także subskrypcję, jeśli chcesz zobaczyć kolejne filmy ode mnie. Twoje działanie pomaga przetrwać Ogryzkom, w tym zakątku YouTube'a. A także standardowo sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Było niemal pewne, że gra wywoła negatywne reakcje, jednak te miały dotyczyć aspektu z... Przez to nikt nie miał czasu na ogaszenie poroża PlayStation. Jednak istnieje granica, poprzeczna granica, oczywiście, że jest poprzeczna. Już tego lata ma wypuścić mobilną grę wykorzystującą augmented reality.